Panie i panowie, przed nami największa muzyczna impreza. Muzyczna impreza. Numer jakiego jeszcze nie było. Jubileuszowa gala Poplista 3000. Trzytysięczne wydanie i czuję się, nie chcę powiedzieć, że spełniony, bo myślę sobie, że to dopiero początek rozwoju, bo to zaledwie 10 lat. Poplistę kojarzę po pierwsze z jakąś już teraz legendą. Poplista kojarzy mi się z dobrą muzyką, z uśmiechem, z dobrym nastrojem. Kocham ją przede wszystkim za konsekwencje, za wieloletność. W ogóle lubię to radio. Chcę, byś nie miał, nie może nam się nic już stać. RMF. Między Poplistą, mną a słuchaczami narodziła się fantastyczna więź. Poznaję ich preferencje muzyczne. Oni znajdują zwykle coś dla siebie. Wszyscy marzą o Popliście, żeby w końcu ją zobaczyć, a jest jedna osoba na świecie, która ją widziała i tą osobą jestem ja. I zapewniam, że ona jest przepiękna. Zmienia się z dnia na dzień i warto ją podglądać. Bardzo się cieszę, że moje utwory pojawiają się na tak naprawdę najbardziej opiniotwórczej Popliście i liście przeboju w tym kraju, bo to jest naprawdę bardzo duże wyróżnienie. Patrz, to właśnie tam zaraz utonę. Tam Poplista gra, Maciborem. Popliście życzę, żeby trwała jeszcze 150 lat do końca świata. A mówiąc tak poważnie, w ogóle, żeby spełniała tę rolę, jaką spełnia. Bire gorących noc rozbudza oddech. 3000 już za nami wspomnę. Darku, drogi Darku, życzę Ci wielu przebojów, pięknych inspiracji do tego, żeby Twoja Poplista była coraz lepsza. Kolejnych 3000, a może nawet 5, no i tak fantastycznych imprez jubileuszowych. Niech żyje, żyje nam Poplista. Niech żyje nam! Jubileuszowa gala Poplista 3000.